Filmów w październiku do omawiania nie brakuje, także dzisiaj przychodzę do Was z kolejną propozycją. Będziemy sobie mówili o filmie pod tytułem Goście, który był na maratonach, jeszcze teraz 31 będzie również w Heliosie na maratonie, bo są te same zestawy. Natomiast regularna premiera ma być w listopadzie, bodajże 11, jak się nie mylę. No i na początku powiem parę rzeczy bez spoilerowych, takich ogólnych żeby wam powiedzieć, czy warto obejrzeć według mnie. Natomiast dosyć szybko przejdę do spoilerów, bo tutaj to jest raczej film, który właśnie trzeba sobie tak omówić, no już z konkretami, także nie przedłużając, lecimy. Tym razem w kontrze do typowych amerykańskich produkcji mamy w końcu jakieś kino europejskie, a konkretnie jest to film duńsko-holenderski, no i w zasadzie podpisany jako horror psychologiczny, przynajmniej tutaj u nas w Polsce, natomiast bardziej bym oscylował pomiędzy trzema gatunkami tutaj, czyli dramat, horror, thriller, bo po trochu z każdego możemy sobie tutaj znaleźć i czerpać, ale z całą pewnością mogę się podpisać pod tym, że jest to kino psychologiczne i informacja na start, że ten film podzieli widownię, to jest właśnie jedna z tych produkcji, po której część powie, że no gdzie panie, nie, nie ma tu nic, nie, takie wiesz, gdzie tu horror, bo... Znowuż to powiem, tak jak mówiłem to ostatnio, jak chyba piskle leciało na maratonie albo coś podobnego, że no to nie jest film na maraton. Zdecydowanie to nie jest produkcja <laughs> dla pijanych szesnastolatek, więc to bardzo nietrafne. Akurat tutaj są te wybory, bo to jest zupełnie cięższy film, taki poważniejszy. Tutaj nie znajdziecie żadnych jumpscare'ów i tak dalej. Tak naprawdę najwyżej wydaje mi się, że jest ta warstwa taka właśnie dramatyczna. Ten horror to tak... Bardzo, bardzo dziś w głąb tego wszystkiego wydaje mi się, ale coś tam cały czas wisi w powietrzu, i atmosferka jest niesamowita. No i ten podział, te polaryzacje pokazują też recenzje od krytyków mamy za granicą chyba 85%, jakoś od publiki ponad 50%. No i ja się też spotkałem już z bardzo mieszanymi opiniami, bo widziałem te bardzo wysoko takie skrajne powiedzmy, typu już 8-9. Ale widziałem też oceny typu 2 na 10 też ludzie z maratonu. Niektórzy dawali mi znać, że. Ci goście to tak, mm, a, a, no tak średnio, nie? Dostałem nawet porównanie do pamiętników z wakacji i trudnych spraw, słuchajcie. No, troszeczkę nie ten poziom realizacji, co prawda, ale tak spoilerowo krótko zarysujmy sobie jeszcze fabułę i, i parę takich rzeczy właśnie ogólnikowych. A więc mamy duńską rodzinę, tak naprawdę jest Bjorn, babeczka jego żona, no i oni mają córkę, są akurat na wakacjach we Włoszech i poznają tam jakąś inną rodzinę, też parkę z tym razem akurat synem. No i to jest akurat holenderska rodzina, więc tutaj mamy właśnie te zderzenie, takie kontrasty tutaj jeżeli chodzi o kulturę po prostu. I właśnie ta produkcja między innymi była kręcona i w Danii, i w Holandii, i właśnie we Włoszech częściowo w momencie tych wakacji. No więc to się zaczyna tak bardzo niewinnie, bo po prostu powiedzmy, że mili ludzie poznają jeszcze milszych, uprzejmych ludzi. No i diabeł tkwi w szczegółach, mogę tutaj chyba powiedzieć. Poniekąd, ale też ten film świetnie pokazuje pewien rodzaj manipulacji i to, jak właśnie, no nie zawsze ta uprzejmość jest dokładnie tym, jak się prezentuje, jak się objawia. Ona może być po prostu taką jedną wielką maską, tak naprawdę. No a też na tak naprawdę w wielu ludziach. Nawet powiedziałbym, że łatwo czasami użyć tej manipulacji. I no jak ktoś jest dla ciebie miły, no to ty też chcesz być miły, to ci trudniej odmówić. Tutaj wydaje mi się, że nawet te bardziej asertywne osoby mogłyby mieć troszeczkę większy problem z odmówieniem niż po prostu komuś, kto byłby dla ciebie niemiły, tak? No więc wszystko wydaje się takie piękne, miłe i sympatyczne. Także nasza rodzina znajdująca się we Włoszech. Wybiera się właśnie do Holandii, do nowo poznanych znajomych, takich nazwijmy. Oni mieszkają w jakiejś chatce, gdzieś tam przy drodze, w jakimś lasku, tak naprawdę, czy koło lasku. Tak naprawdę po raz kolejny mamy jakieś kompletne wypizdowie. No i oczywiście to jest tego typu fabuła, gdzie nie ciężko się domyślić, że ta rodzina ma trochę inne zamiary, niż tylko sobie pogadać i wiecie napić się winka. No więc będzie tam ciaśniutko zagęszczany w głąb tego filmu, właśnie klimat. I muszę przyznać, że. Świetnie jest to napisane pod względem psychologicznym, jeżeli chodzi o dialogi i po prostu o te relacje. Tutaj zarówno scenariuszowo, jak i reżysersko świetnie są pokazane właśnie te techniki manipulacji, przeróżne sposoby, no i sam fakt na przykład tego, że widzisz, że coś jest nie tak i że generalnie może by warto zwrócić uwagę albo nawet wszcząć jakiś konflikt, no bo czasami to jest potrzebne, jeżeli ktoś ci wchodzi na głowę na przykład czy przekracza też twoją granicę. Ale właśnie z racji tego, że jesteś taki miły, no i w sumie nas tutaj zaprosili, to tak może nie do końca będziemy się wychylać. No chyba, że już faktycznie gdzieś tam przesadzą, przegną, no to się troszeczkę uniesiemy, ale później znowu się wycofujemy trochę. No i tak działa ta nasza rodzina właśnie, która przyjechała sobie tutaj spędzić jakiś tam czas taki ala wakacyjny u nowo poznanych znajomych. No i jest to bardzo kameralna produkcja, w której robi się coraz bardziej duszno i coraz bardziej niekomfortowo tutaj dla naszych bohaterów właśnie w konfrontacji z tą drugą rodziną. No i tutaj jeszcze spoilerowo dodam tylko ostatnią rzecz i podam też ocenę. Dużo ludzi będzie się pewnie czepiało zakończenia, ono faktycznie tak na pierwszy rzut oka wydaje się nielogiczne i rzeczywiście w tej takiej warstwie dosłownej filmu no jest troszeczkę takie ale, że pewnych reakcji brakowało, szczególnie ze strony naszego tutaj ojca, Biorna, czy też pewnych informacji, które mógłby przekazać, powinien przekazać, a nie przekazał trochę takiej bierności, obojętności i właśnie ten tytuł taki międzynarodowy akurat, bo to nie jest oryginalny, ale Speak No Evil jest też tutaj bardzo istotny w kontekście również zdania, które pada z usty bohatera tego akurat, no tutaj powiedzmy oprawcy, gdzie on mówi, a w zasadzie dostaje pytanie, czemu nam to robicie i on odpowiada w bardzo konkretny sposób, a mianowicie, bo mi na to pozwalacie. I to właśnie świetnie pokazuje taką trochę niemoc i też trochę... No, w cudzysłowie zamiatanie czegoś pod dywan, bo tak naprawdę zło się na świecie toczy i toczy głównie dlatego, że no, jesteśmy wobec tego obojętni i nie reagujemy. To nie jest tak, że ono się dzieje, ktoś reaguje i ono się dzieje dalej, znaczy zależy od sytuacji, wiadomo, ale spora jego część dzieje się też w wyniku tego, że właśnie ludzie na wiele sytuacji przymykają oko. Niby widzą, że coś się dzieje nie tak, że coś złego, może dziecku, może komuś dorosłemu. Tak naprawdę to nie jest istotne akurat. Aczkolwiek komuś dzieje się krzywda, no, a ludzie tak przejdą obojętnie. Jeżeli chodzi o sam finał, już właśnie, to ja bym go nie odbierał aż tak bardzo dosłownie, bo dosłownie on nie ma za wiele sensu, bo brakuje raz, że reakcji odpowiedniej, brakuje tak naprawdę komunikacji. No i zastanawiamy się, czemu na przykład ktoś nie ucieka, jakby mógł teoretycznie, nie jest jakoś turbo zagrożony, nikt mu lufy do głowy nie przystawia i tak dalej, a to się nie dzieje. I to wszystko się łączy właśnie z tym, co powiedziałem, z tą taką obojętnością, ale tak naprawdę. Niektóre sceny, na przykład kiedy Biorny, żali się powiedzmy temu swojemu nowemu znajomemu w pewnej sprawie, no to być może jest to po prostu postać, której tego nie widać, ale ma ukryte gdzieś tam w głębi swoje problemy psychiczne i przez to też jest dosyć słaby, a wiadomo, że osoba słaba psychiczna będzie bardzo podatna na manipulacje, a jego żona jest też dosyć wycofana i z reguły zrzuca odpowiedzialność na niego, że jak trzeba coś załatwić, właśnie trzeba wejść w jakiś konflikt, to no to weź ty im tam powiedz, bo ja się tam boję i. To doprowadza do tego finału. On jest trochę symbolicznym wrażenie, szczególnie ta ostatnia scena, i pewnie gdyby to była taka super autentyczna historia, to potoczyłoby się nieco inaczej. No i właśnie ten międzynarodowy tytuł całkiem nieźle to podsumowuje i puentuje. Spiknął no Evil, czyli nie mów nic złego. Wydaje mi się, że jest lepszy niż ten oryginalny, bo oryginalny to jest po prostu goście, tak? Tylko no, w innym języku niż angielski, właśnie. No więc jeżeli chodzi o moją ocenę. Tutaj się troszeczkę zastanawiałem, bo faktycznie ten film mnie wybił, ale przemyślałem to. Wiem o co chodzi, wiem dlaczego tak to zostało poprowadzone. I właśnie no, nie wydaje mi się, by należało to oceniać tak super dosłownie, ale to też niekoniecznie jest jakieś super metaforyczne. W sensie nie jest tak przedstawione i dlatego ludzie, oglądając, mają wrażenie, że oglądają taki film, jednak zupełnie realistyczny, i później w tym zakończeniu, jakby ktoś troszeczkę odklejkę złapał, i to, to się wydaje takie głupie wtedy, tak? Że tak naprawdę bohaterowie pozwalają na to, co się dzieje. No ale właśnie, to jest klucz i esencja tego. Oni na to pozwalają. Bo pamiętajcie, że jasne, że to jest scenariusz. Można napisać wszystkie postacie tak, że będą się logicznie zachowywały, każdy będzie mądry i tak dalej. No nie ma takiej opcji, żeby wszyscy zachowywali się logicznie, żeby wszyscy postąpili słusznie i odpowiednio w danej sytuacji. Nawet jeżeli chodzi tutaj o własne dziecko, o ratowanie właśnie dziecka, czy po prostu powiedzmy zabezpieczenie go w jakiś sposób, czyli po prostu pakujemy się, wyjeżdżamy, jedziemy w długą, bo tutaj coś się niebezpiecznego dzieje, tak żeby po prostu chronić własne dziecko, ale to wynika właśnie wydaje mi się i z bierności i z tych problemów psychicznych i tak, tak, tak zakładam tutaj, to już jest takie może nie do końca właśnie czytelne, ale są znaki jakby ku temu. No i nie każdy ma też taki ostry czy srogi charakter, żeby od razu na wszystko reagować właśnie jakimś konfliktem. Już teraz nie mówię o finale tylko ogólnie. Na zasadzie takiego łamania granicy, że na przykład nasz biono sobie myje tam w łazience przed lustrem zęby, a ten drugi dziomek, co tam mieszka, wchodzi normalnie wtedy do kibla i sobie sika za nim, nie? Nago, stoi, później się odwraca, wiecie, w lustrze widać co nieco. <grym> nie widać w kadrze, ale on widzi to w lustrze. No więc dziwna sytuacja, ale no, nie każdego empatia pozwala na reagowanie w takich sytuacjach. Czyli gdzieś taka, nawet może różnica kulturowa, chociaż to już bardziej są rzeczy, które po prostu są nie na miejscu, tak? No i bohater nie reaguje w pewnych sytuacjach. Więc tak wracając do tej oceny, zastanawiałem się, no ale uważam, że jest to jedna z lepszych produkcji w tym roku i... Wydaje mi się, że też zasłużyła na tutaj jednak ósem meczkę. Dostanie takie 8 z minusem, ciutkę tam za ten finał odejmuje, który i tak uważam, że jest dobrym dopełnieniem całości. Więc dajcie znać, jak Wam się ten film podobał, kto już widział. No i zapraszam na sekcję spoilerową. No dobra, to para istotnych wątków musimy sobie tutaj przegadać. O dziwo dużo mi się udało bez spoilerów, powiedzieć, myślałem, że to nie będzie takie proste, a jednak udało się zrobić takie opisy niezdradzające. W każdym razie, może na początku zacznijmy sobie, od motywu dziecka z uciętym językiem, bo jak gdzieś tam na pewnym etapie domyśliłem się, że to dziecko, które znajduje się w tej holenderskiej rodzinie, tak? No to prawdopodobnie nie będzie ich dziecko i po prostu ojciec czy ktokolwiek uciął mu ten język, żeby to dziecko nie mogło nie? zawołać o pomoc, tak? I poniekąd chciało to zrobić. Ten dzieciak chciał. Na przykład pokazał w pewnej scenie Biornowi, że nie ma języka, wtedy ojciec go zawołał no i to tak się rozeszło trochę po kościach, ale też te krzyki, takie, które wydawał z siebie gdzieś tam wieczorami. no To było tłumaczone, że on jest chory, i tak dalej, ale właśnie tu już była jedna z lampeczek, takich czerwonych, nie wiem, może jeszcze pomarańczowych, no bo niby rodzice uzasadniają, że choroba i tak dalej, no to przecież nie będziesz im zarzucał, że o, kłamiesz, że masz chore dziecko, tak? No problem jest taki, że to nie ich dziecko i sobie te dzieci wymieniają, prawdopodobnie to mogło działać tak, że raz brali chłopca, raz dziewczynkę, tak dla niepoznaki, dla zmyłki, a po co im było to dziecko w ogóle, czy ogólnie dzieci? No wydaje mi się, że dla lepszego rodzaju manipulacji, bo jednak łatwiej zaufać komuś, kto ma dziecko, łatwiej zaufać parze z dzieckiem niż zwykłej parze, żeby jechać gdzieś do obcego kraju do kogoś na wakacje, wiecie, w chatkę, czy do chatki pod lasem na, na zadupiu, no więc to na pewno daje wiarygodności tym postaciom. Zresztą mąż właśnie, ten nasz oprawca podaje się za lekarza, mówi, że jest lekarzem, a później wychodzi, że on wcale nie pracuje, bo on w ogóle jest przeciwny idei pracy, więc być może oni po prostu sobie, no mordując te rodziny, no, sprzedają, nie wiem, ich rzeczy przez samochód, tam też zostaje i tak dalej. No nie jest to takie proste, ale wiecie, gdzieś tam na części ewentualnie, to, to nie jest do końca tak istotne, tutaj oni nie żyją jakoś bogato i tak dalej, ale nie to jest esencją tutaj w tym wszystkim. No w każdym razie wiarygodność budują, są bardzo mili, uprzejmi, wydają się tacy fajni sympatyczni, więc a no w sumie e, czemu by nie pojechać? No i oni też zastawiają sieci na takich właśnie ludzi, mam wrażenie troszeczkę naiwnych, ale głównie na takich, których jednak dosyć łatwo zmanipulować, bo ta manipulacja tutaj ewidentnie wali na prawo i lewo. Mówię też naiwni, bo w momencie, gdy mamy te czerwone lampki, e, może nie wtedy, gdzie typci wchodzi do łazienki, jak myjesz zęby i sika, ale, bo to nie, niekoniecznie ale no, ta, ta sytuacja z dzieckiem, na przykład, czy to jak on krzyczy na to dziecko, bo ono tańczy nie tak jak chce i rzuca kubkiem w ścianę, to też jest duża czerwona lampka. Oni zresztą przecież w pewnym momencie się pakują i wyjeżdżają, ale ojciec zawraca, bo ich córeczka zostawia króliczkę w domu, no i musi tego króliczka jej przywieźć. To też był trochę błahy powód do powrotu, bo no trudno, kupimy ci innego misia, tam być może coś się zaraz stanie niedobrego, ta rodzina jest jakaś niebezpieczna, wracamy po misia. Co najgorsze w tym wszystkim, ten mistrz cały czas był w samochodzie, tylko pod fotel gdzieś wpadł, a więc wcale nie musieli zawracać. Właśnie wtedy, jak odjechali, no film by się skończył, ale to była bardzo dobra decyzja. Ale wracają, wytknęli sobie w końcu wszystko nawzajem, no i generalnie się dogadali. W ogóle jest taka sytuacja jeszcze tutaj, gdzie oni idą do tej restauracji. I się okazuje, że to to nasza rodzina, która gości u nich, ma zapłacić za obiad, że biorąc zostaje tutaj obciążony tym wszystkim, to też daje do myślenia, że. My w finale widzimy, że tak naprawdę dużo rodzin zostało tam już zbejtowanych, zamordowanych, było dużo tych dzieciaków też. Więc, czy kiedykolwiek jakaś policja ich dopadnie? Jakieś śledztwo międzynarodowe? Jakieś FBI czy coś? Tym bardziej, że jeżeli Bjorn płaci kartą w tej restauracji, no to wiecie, są ślady jakieś, co nie? Kiedyś ktoś przecież zgłosi te zaginięcia. No, chyba, że to była jakaś podstawiona, nie wiem, transakcja czy coś, może aż na takim poziomie było kombinowane. Nie wiemy, to są wszystko domysły. I później oni chcą odjechać drugi raz i znowuż dobra decyzja. Tym razem mąż decyduje, że odjadą. W każdym razie on wszedł do takiej szopki, która była obklejona właśnie zdjęciami innych rodzin, innych dzieci. No i zorientował się, że coś jest nie halo, a dodatkowo to dziecko, które rzekomo było dzieckiem tej rodziny, okazuje się, że leży utopione w basenie, więc... No, czas spierdalać. No i teraz, co robi Bjorn? Bierze żonę i dziecko, pakuje do auta i jadą. Ale on jej kompletnie nie powiedział tego, co zobaczył. Nie powiedział o tym dziecku, nie powiedział o tych zdjęciach. Przez co później, jak wychodzi z samochodu, no to tamta rodzinka ich podwozi tak naprawdę i wracają z powrotem. To są dwie najnielogiczniejsze rzeczy w takiej warstwie super dosłownej tego filmu, że no halo na policję może, ale no niby nie ma zasięgu. no Tam akurat w aucie było mało paliwa, więc też nie mogli dalej jechać. Zresztą tamten drugi ziomeczek, teraz podglądam imię, bo zapomniałem, Patrick ich gonił w ogóle swoim autem. Na koniec końców znowu, znowu dali się po prostu w cudzysłowie już nie będzie złapać, podejść i po prostu Zmanipulować co prowadzi w efekcie przecież do ich śmierci I teraz gdyby Bjorn powiedział swojej żonie co zobaczył Ona by wraz z córką nigdy do tego auta nie wsiadła Pewnie byłaby tam jakiegoś rodzaju pogoń po prostu Nie wiem, po polach by się geniali cokolwiek, ale to lepsze niż wsiąść No i oni jadą wszyscy razem tym autem, rzekomo wracają do domu Ale w pewnym momencie samochód się zatrzymuje No i podchodzi z drugiego auta do nich ten ziomeczek Który rzekomo tą opiekunką do dziecka, tą taką niańką No i łapie naszą bohaterkę, a dziecku ucinają wtedy język no, i ta córka zostaje po prostu zabrana, i później ta rodzina wiadomo, wykorzystuje ją jako znowu rzekomo swoje dziecko. A nasi rodzice zostają wyproszeni z auta. Krypi no, rodzinka każe im się rozebrać. Oni nago i grzecznie udają się do piaskownicy, ja to sobie prześmiewczo nazwę. No, i zostają ukamieniowani. I to jest bardzo symboliczna, właśnie scena, bo po pierwsze nie ma tutaj woli walki. W momencie, gdy już dziecko odcinają. Język, no okej, okay. matka krzyczy, ojciec chce coś zrobić, powinien się rzucić z pięściami, niby się poniekąd rzuca, ale on od razu został zdominowany przez Patryka siłą fizyczną, dostał parę razy w mordę, na chyba w brzuch i się troszeczkę poddał. I znowuż właśnie mamy takie te wyautowanie. Matka chyba w sumie nie do końca miała co zrobić, ale później, jak już są poza autem i się rozbierają, to nawet nie próbowali przecież uciekać, tak? Tamci nie mieli żadnej broni, nie mieli pistoletu, nie wiem, kija baseballowego czy coś, tam tylko te nożyczki mieli, no nie wiem, czy później ich nawet nie odłożyli. Ale, no nie wiem, mogli spróbować się bić, mogli uciekać przed rozebraniem się, oczywiście, w ogóle nie musieli się rozebrać, i tak dalej. I tu trąci tą taką nielogiczną stroną tego scenariusza, tak? Tym bardziej, że to jest finał, ten punkt kulminacyjny, który jest jakże ważny. Ale traktowałbym to właśnie tak, jak mówiłem już kilka razy symbolicznie. Ten finał pokazuje po prostu dwójkę ludzi, która nie umiała zawalczyć o swoje, która się poddała, która właśnie stała się ofiarą manipulacji, uznali, że są zdominowani również fizycznie. No i siłą rzeczy przestali się bronić i po stracie dziecka jeszcze będąc automatycznie w szoku, no złożyło się tu wiele czynników, być może też ich słaba psychika, której być może na pierwszy rzut oka nie widać, no to wszystko się właśnie złożyło na to, że jednak ostatecznie zostają tam uśmierceni zamiast podjąć próbę walki, tak? I teraz, czy to ma sens czy nie, to można sobie polemizować, natomiast no nikt mi nie wmówi, że absolutnie każda osoba, która by się pojawiała na ich miejscu by walczyła i że... Nie byłoby ludzi, którzy zachowaliby się akurat w ten sposób. Jasne, że każdy walczy o przetrwanie, i tak dalej, tym bardziej jak w grę wchodzi jeszcze krzywda twojego dziecka, ale jestem w stanie zrozumieć to, co ten film chce przekazać, że jest właśnie tyle zła i tyle bierności, że właśnie tylko i wyłącznie dlatego, co też mówi nasz bohater, który jest oprawcą, Patryk, że robimy to, bo nam pozwalacie, więc dokończyli ten rytuał, powiedzmy, bo dostali zezwolenie po prostu właśnie nie było oporu, tak ze strony. Tamtej rodziny, która gościła tutaj u nich. No i dlatego tak to się kończy. I jasne, że znalazłoby się kilka takich osób, które w tej sytuacji zachowałyby się podobnie. To jest bardzo złożone. Na skutek wielu, wielu czynników mogliby się tak, a nie inaczej zachować właśnie psychiczno, jakichś kulturowych, wiecie, tego szoku całego, który się wydarzył. Bo tak łatwo się mówi, jak się ogląda, wiecie, z perspektywy widza o siedzimy sobie przed ekranem, ale trzeba się wczuć troszeczkę też w skórę tych bohaterów. I teraz nie oszukujmy się, że większość z nas by walczyła. Ale akurat to historia przedstawia ludzi, którzy nie walczą, i to ma trochę wymiar symboliczny też, więc nie traktowałbym tego jako takie super, super dosłowne przedstawienie, bo no statystycznie na pewno większość jednak by walczyła. No więc chyba tyle spoilerowo chciałem powiedzieć. Jeżeli macie ochotę odnieść się do tej sekcji w komentarzach, to jak najbardziej tylko oznaczajcie komentarze, proszę, że spoiler, bo nie każdy jeszcze widział, dopiero będzie ta regularna premiera, więc nie psujmy też innym fanu. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, ode mnie to ósemeczka, tak jak mówiłem, wbijajcie na Discorda, na Insta, zostawiajcie hashtag goście i widzimy się w kolejnych, do zobaczenia, cześć. No i w zasadzie jeszcze tylko dopowiem, że tak to się pojawi w Topce Roku, mimo że tego horroru jest tak tutaj, wydaje mi się niedużo to, to za gości. także to tyle.